Kiedy pierwszy raz uczymy się mnożenia i dzielenia liczb dodatnich i ujemnych, no to dowiadujemy się, że jak pomnoży się dwie liczby dodatnie przez siebie, tak będę oznaczał dowolną liczbę dodatnią, liczbę o dodatnim znaku, przez jakąś inną liczbę dodatnią, no to wynik jest dodatni. Jak mnożymy przez siebie liczbę ujemną, tak będę oznaczał jakąś dowolną liczbę ujemną, razy jakąś inną liczbę ujemną, to wynik jest również dodatni. Natomiast jak mnożymy przez siebie liczbę ujemną, i dodatnią, to w wyniku dostajemy liczbę ujemną, no i jak pomnożymy je w odwrotnej kolejności, jakąś dowolną liczbę dodatnią przez jakąś liczbę ujemną, no to w wyniku dostajemy również liczbę ujemną. No i to wiemy. Wiemy również, że te same zasady, które tutaj napisałem dla mnożenia, stosują się dla dzielenia, że iloraz dwóch liczb dodatnich jest dodatni, iloraz dwóch liczb ujemnych jest dodatni, a iloraz liczby ujemnej i dodatniej lub dodatniej i ujemnej jest ujemny. No dobrze, to wszystko wiemy, a teraz chciałbym, żebyśmy się zastanowili, jaki będzie znak iloczynu na przykład trzech liczb lub większej ilości liczb, które przez siebie możemy pomnożyć. No to powiedzmy, że mnożę przez siebie trzy liczby: a mnożę przez b i to mnożę przez c. I teraz założymy, że wszystkie te liczby są ujemne, czyli a jest ujemne, b jest ujemne i c jest ujemne. To jaki będzie znak w wyniku tego mnożenia, tego iloczynu. Zastanówmy się. No Wiemy, jak to jest dla par liczb, czyli wiemy, że jak pomnożymy dwie ujemne liczby, na przykład ujemne a, jak pomnożę przez ujemne b, to dostanę w wyniku liczbę dodatnią. Jak teraz ten dodatni wynik mnożenia tych liczb a i b pomnożę przez ujemną liczbę c, no to mnożenie dodatniej liczby ujemnej da w wyniku liczbę ujemną. Czyli ostatecznie ten... Iloczny będzie mniejszy od zera, jeżeli wszystkie te liczby są ujemne. No to weźmy teraz inny przykład. Powiedzmy, że A będzie ujemne, ale zmienimy znak B na dodatni. Czyli B będzie dodatnie, no a C będzie nadal ujemne. Razy C, które jest nadal ujemne. Więc zmieniłem znak je tylko jednej z tych trzech liczb. Dwie pozostały ujemne, a jed znak jednej zmieniłem na przeciwny. No i co się stanie z wynikiem tego mnożenia? No teraz jak mnożę ujemne A przez dodatnie B, jak mnożę te dwie liczby, no to w wyniku dostaję liczbę ujemną, oczywiście. Teraz jak tę ujemną liczbę pomnożę przez ujemną liczbę C, czyli ten wynik mnożenia przez ujemne C pomnożę, no to w wyniku dostaję liczbę dodatnią, bo mnożę dwie liczby ujemne przez siebie. Czyli jak zmieniłem znak tylko jednej liczby, to znak całego liczynu zmienił się na przeciwny. Tym razem ten znak będzie dodatni. To no myślę, że zaczynasz już widzieć, jaka to jest prawidłowość. Jeżeli widzisz, to bardzo dobrze. A teraz zrobię jeszcze jeden przykład, żeby może lepiej to zobaczyć. Co będzie, jak pomnożę przez siebie cztery liczby? Na przykład a pomnożę przez b, pomnożę przez c i pomnożę przez d. I tym razem wszystkie liczby będą znowu ujemne. Wszystkie te liczby są ujemne. No to myślę, że po tym wstępie nie, nie trudno już odgadnąć, jaki będzie znak tego wyniku, ale zróbmy to tak szczegółowo, mnożąc. Tylko dwie liczby za każdym razem. Czyli tak, mnożę ujemne a przez ujemne b. No to jak mnożę dwie liczby ujemne, to wynik jest oczywiście dodatni. Czyli to jest dodatnie. Teraz ten dodatni wynik mnożę przez ujemną liczbę c. No to dodatnia razy ujemna w wyniku dostanę liczbę ujemną, czyli to jest ujemne. Iloczyn tych trzech liczb. No i teraz ten iloczyn mnożę jeszcze przez ujemną liczbę d no to widać, że ten wynik ujemna razy ujemna będzie dodatni, czyli ten iloczyn będzie większy od zera. No dobrze, no to jaka jest ta prawidłowość, którą tutaj można zauważyć? No ona jest taka, że jeżeli mnożę parzystą liczbę ujemnych czynników, to wynik jest dodatni. Tutaj miałem cztery ujemne czynniki, wynik był dodatni. Tutaj miałem dwa ujemne czynniki, wynik był dodatni. Tak samo tutaj były dwa ujemne czynniki, wynik był dodatni. I tutaj też, dlatego że tutaj mam 0 ujemnych, a 0 jest liczbą parzystą, więc wynik jest dodatni. Czyli może napiszę, że jak mamy parzystą liczbę, parzysta liczba ujemnych czynników. No i to oczywiście przeanalizowałem tutaj dla mnożenia. Ale to samo jest prawdą dla dzielenia. Jeżeli jest parzysta liczba ujemnych czynników, to wtedy wynik jest dodatni. Wtedy wynik jest dodatni. No a jeżeli mamy nieparzystą, jeżeli jest nieparzysta liczba ujemnych czynników, ujemnych czynników to wynik wtedy jest ujemny. Ujemny. Czyli może podkreślę, parzysta liczba wynik dodatni, nieparzysta liczba czynników wynik ujemny. No liczy się tylko liczba tych czynników ujemnych, dlatego że parzyste czynniki nie wpływają na znak. Tak widzimy, że pomnożenie przez ujemny Czynnik zmienia znak całego wyrażenia na przeciwny. No, właśnie. Czyli zauważyliśmy taką prostą prawidłowość. No i teraz możemy zastanowić się nad bardziej skomplikowanymi pytaniami. No na przykład możemy zastanowić się, jak weźmiemy jakieś potęgowania. Powiedzmy, że mam liczbę a, która jest ujemna i podnoszę ją do jakiejś wysokiej potęgi, na przykład 101. 101. No i wiem, że a jest ujemne. A jest ujemne. To jaki będzie znak A podniesionego do potęgi 101. No muszę to A pomnożyć przez siebie 101 razy, czyli nieparzystą liczbę razy. Jeżeli nieparzystą liczbę razy będę mnożył liczbę ujemną, no to wynik będzie ujemny. Czyli ten wynik jest ujemny i to wynika z tego, że A jest mniejsze od 0. No to weźmy inny przykład. Powiedzmy, że mam, że mam teraz dwie liczby. A, które jest ujemne, b, które jest ujemne, i chcę obliczyć, ile to jest a do potęgi 101 podzielone przez b do potęgi 7. No, interesuje mnie, jaki jest znak tego ilorazu. No to wiemy, że a do potęgi 101 podniesione będzie ujemne, bo to już przed chwilą tutaj analizowaliśmy, czyli to będzie ujemne, b do potęgi 7, jak podniesiemy, Również będzie ujemne, dlatego że mamy nieparzysty wykładnik, czyli ujemną liczbę, nieparzystą liczbę razy będziemy mnożyć, czyli to również będzie ujemne. No i iloraz teraz dwóch ujemnych liczb będzie dodatni, czyli całe, cały wynik tego działania, potęgowania i dzielenia będzie dodatni. No więc widzimy, że dzięki tej prostej regule, którą tutaj zauważyliśmy, możemy łatwo określić, jaki jest znak takich wyrażeń potęgowych. No i w następnych filmach zrobimy jeszcze więcej różnych ciekawych zadań i przykładów dotyczących tego tematu.